Dzisiaj przedstawię Ci nowe zagadnienie. Będziemy mówić o spektrofotometrii. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudna nazwa. Podzielmy ją sobie na trzy człony. Spektro, foto i metria. Człon spektro w nazwie spektrofotometrii pochodzi od nazwy spektrum, czyli tak bardziej po polsku mówiąc od widma. W naszym przypadku chodzi o przedstawienie barwy światła w zależności od częstotliwości albo też długości fali. Człon foto w nazwie pochodzi od fotonu. Słowo foton jest spokrewnione z greckim słowem oznaczającym światło. Tak naprawdę nie możemy określić, czy foton to cząsteczka, czy też fala. Fotony są jednym i drugim jednocześnie. Mówimy, że fotony wykazują dualizm korpuskularno-falowy. Ostatni człon w nazwie, metria, pochodzi od czasownika mierzyć. Zgodnie z definicją słownikową, mierzenie to czynność polegająca na porównaniu dwóch wielkości tego samego rodzaju. Spektrofotometria polega na mierzeniu fotonów światła w wybranym zakresie widma. Spektrofotometria jest to technika zajmująca się pomiarem i rejestrowaniem efektów oddziaływania promieniowania z jakąś analizowaną, badaną przez nas substancją. To wszystko, co teraz przedstawiłam, opiera się na prostej zasadzie. Załóżmy, że mamy dwa roztwory, które zawierają jakąś substancję rozpuszczoną w rozpuszczalniku. Niech rozpuszczalnikiem będzie na przykład woda. Nasz rozpuszczalnik z substancją rozpuszczoną tworzy mieszaninę jednorodną, czyli taką, której składników nie możemy rozróżnić gołym okiem, ani za pomocą prostych przyrządów optycznych, takich jak na przykład lupa. Więc schematycznie narysuję naczynie z substancją i drugie naczynie z tą samą substancją, tylko że z inną ilością tej substancji. Stężenie substancji w naczyniu pierwszym jest mniejsze od stężenia substancji w naczyniu drugim. Roztwory w naczyniach różnią się od siebie stężeniem. Oba te naczynia mają taką samą szerokość. Teraz wyobraźmy sobie, że przez pierwsze naczynie przepuszczamy trochę światła, czyli innymi słowy po prostu świecimy na to naczynie światłem o pewnym natężeniu. Przyjmijmy, że jest to natężenie I0. Czy kiedykolwiek próbowałeś świecić sobie wskaźnikiem, powiedzmy o czerwonej barwie światła, przez szklankę z kompotem? Światło tego laserka przechodziło przez szklankę z kompotem, co nie? Za szklanką widać było smugę światła. Również w naszym przypadku światło przejdzie przez naczynia. Co się wydarzy, kiedy światło opuści drugą stronę tej zlewki? O tutaj. Cóż, jego część zostanie pochłonięta przez substancję znajdującą się w naczyniu, więc zaobserwujemy mniej światła wydostającego się drugą stroną. Jego natężenie będzie mniejsze niż natężenie światła padającego. To natężenie określę symbolem I1. Teraz puśćmy wiązkę światła na naczynie drugie. Przepuśćmy tą samą ilość światła, co w poprzednim przypadku. Ponownie światło padające ma natężenie I0. Jak myślisz, co się teraz wydarzy, skoro w tym naczyniu mamy więcej substancji rozpuszczonej niż w naczyniu numer 1? To zostanie pochłonięta większa ilość światła. Światło w drugiej zlewce zderza się z większą ilością cząstek, ponieważ tutaj mamy większe stężenie substancji. Światło, które się wydostaje, ma inne natężenie. Powiedzmy, natężenie I2. Tutaj natężenie światła będzie mniejsze niż tutaj. Te fotony uderzają o większą ilość cząstek niż w pierwszym przypadku. Więc jest mniej cząsteczek światła, fotonów, które zdołają się przedostać przez naczynie drugie, niż przez naczynie pierwsze. Rozpatrzmy jeszcze jeden przypadek. Załóżmy, że do doświadczenia użyliśmy naczynia o większej grubości. Jeśli weźmiesz naczynie trzecie, które jest dwa razy szersze niż te dwa naczynia, a do środka nalejesz substancję o tym samym stężeniu, co stężenie substancji w drugim naczyniu, i na to naczynie poświecisz światłem o intensywności takiej jak w poprzednich przypadkach, to również przez to naczynie przedostanie się odrobina światła. Powiedzmy sobie światło o natężeniu I3. Jak myślisz, jaka będzie intensywność? Stężenie substancji w zlewce numer 3 jest takie samo jak stężenie substancji w zlewce numer 2. Jednak zlewka trzecia jest dwa razy szersza od zlewki numer 2 czy też 1. Padające światło musi pokonać dłuższy dystans. Podczas przechodzenia przez tą zlewkę światło zderzy się z większą ilością cząsteczek. A co za tym idzie, większa jego część zostanie pochłonięta. A więc mniejsza ilość światła zostanie przepuszczona. Podsumujmy.
Natężenie światła przepuszczonego, natężenie trzecie, jest mniejsze niż natężenie drugie. Natomiast natężenie drugie jest jeszcze mniejsze niż natężenie pierwsze. A natężenie pierwsze jest mniejsze od natężenia padającego. Natężenia i zero. Gdybyś stanął tak, aby twoje oczy były gdzieś tutaj, to w trzecim przypadku zaobserwowałbyś najciemniejszy kolor, ponieważ do twoich oczu docierałoby najmniej światła. Tu zaobserwowałbyś nieco jaśniejszy kolor, a tutaj jeszcze jaśniejszy, ponieważ w pierwszym przypadku najwięcej światła docierałoby do twoich oczu. Dobra, tyle ci mówię o natężeniu i jego związku ze stężeniem substancji, ale ty pewnie zastanawiasz się, co to wszystko ma wspólnego ze spektrofotometrią. Otóż to, co ci powiedziałam, to tak na dobrą sprawę istota spektrofotometrii. Do pomiarów spektrofotometrycznych wykorzystujemy właśnie informacje o ilości przechodzącego światła, a te informacje pomagają nam w oszacowaniu, jakie mamy stężenie badanych substancji w konkretnych próbkach. Aby móc dalej mówić o pomiarach spektrofotometrycznych, należy znać kilka pojęć. Pierwszym pojęciem, jakie należy znać, jest transmitancja. Transmitancja mówi o tym, jak bardzo dana próbka przepuszcza wiązkę promieniowania. Transmitancja to nic innego jak stosunek ilości światła przepuszczonego do światła padającego na daną próbkę. Mówiąc w sposób bardziej naukowy, transmitancja jest to stosunek natężenia wiązki promieniowania przepuszczonego przez próbkę do natężenia wiązki padającej na daną próbkę. Dla naczynia pierwszego transmitancję zdefiniujemy jako T równe jest I1 dzielone przez I0. Transmitacja w drugim naczyniu będzie o wiele mniejsza niż w naczyniu pierwszym, ponieważ natężenie pierwsze jest większe od natężenia drugiego. Skoro powiedziałam ci o transmitancji, koniecznym jest, abym wspomniała o absorbancji. Absorbancja jest miarą absorpcji, czyli jest to wielkość, która mówi nam, jak wiele światła zaabsorbuje, pochłonie badana próbka. Więc poniekąd absorbancja jest odwrotnością transmitancji. Tak naprawdę, aby wyliczyć, jaka jest absorbancja danej próbki, musimy wziąć logarytm dziesiętny z odwrotności transmitancji. Absorbancja równa jest logarytmowi dziesiętnemu z 1 przez transmitancję. Absorbancja równa się logarytm dziesiętny z natężenia padającego przez natężenie przepuszczone. W przypadku pierwszego naczynia absorbancja wyniesie logarytm dziesiętny z ilorazu I0 przez I1. Do pomiarów spektrofotometrycznych używamy spektrofotometru. Zasadniczym przeznaczeniem spektrofotometru jest pomiar transmitancji i albo też absorbancji ciał stałych, ciekłych i gazowych. Spektrofotometr składa się z kilku elementów. Pierwszym elementem jest źródło promieniowania, które powinno się charakteryzować ciągłym widmem o równomiernym rozkładzie energetycznym w całym zakresie stosowania. Drugi element to monochromator. Jego zadaniem jest rozszczepienie promieniowania polichromatycznego emitowanego przez źródło promieniowania i wyodrębnienie z otrzymanego widma fragmentu zawierającego promieniowanie o żądanej jednej długości fali. Trzecim elementem jest komora próbki, do której wkładamy naczynie pomiarowe, zwane kuwetą. W kuwetach umieszcza się próbki ciekłe i gazowe. Jeżeli badamy ciało stałe, nie używamy kuwety. Następnym elementem jest detektor promieniowania. Jego zadaniem jest przetwarzanie energii promieniowania na energię elektryczną. Wyniki przeprowadzonego pomiaru możemy zczytać na przykład dzięki komputerowi. Jeśli chodzi o absorbancję, to na przełomie wielu lat powstało kilka praw charakteryzujących absorbancję promieniowania. Uważam, że ważne są trzy prawa. Jednak my dzisiaj zajmiemy się tylko jednym prawem, mianowicie prawem Lamberta-Bera. Prawo Lamberta-Bera stosuje się w sytuacji, gdy wiązka promieniowania jest ściśle monochromatyczna. Monochromatyczna, czyli jest to światło o ściśle określonej długości fali promieniowania. Czyli na przykład jest to światło tylko i wyłącznie o barwie czerwonej. Co więcej, musimy również założyć, że rozpuszczalnik, w którym rozpuszczono badaną substancję, nie absorbuje światła o tej długości fali.
a także, że rozpuszczalnik ten nie reaguje w żaden sposób z badaną przez nas substancją. Kiedy poczynimy wszystkie te założenia, możemy powiedzieć, że absorbancja jest proporcjonalna do stężenia roztworu i grubości warstwy absorpcyjnej. Prawo Lamberta-Bera wyraża prostą zależność. Długość warstwy absorpcyjnej i stężenie roztworu wpływa na absorbancję. Im dłuższa droga i więcej cząsteczek substancji rozpuszczonej znajduje się na tej drodze, tym więcej fotonów promieniowania zostanie zaabsorbowanych w roztworze. Tutaj zapisałam Ci wzór prawa Lamberta-Bera. To epsilon w zapisanym przeze mnie wzorze jest stałą proporcjonalności. Współczynnikiem pochłaniania promieniowania nazywanym molowym współczynnikiem absorpcji. Molowym, ponieważ stężenie w tym wzorze wyrażamy w jednostkach mol na decymetr sześcienny. Molowy współczynnik absorpcji zależy od rodzaju roztworu, od temperatury i od ciśnienia. Prawo Lamberta-Bera jest przydatne w pomiarach spektrofotometrycznych. W następnym nagraniu pokażę Ci dlaczego, a także przedstawię Ci, jakie są odstępstwa od tego prawa.